Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Kochani, dzisiaj do was przychodzę z pysznym ciastem pomarańczowym z czekoladą. Ciasto jest bardzo aromatyczne, wilgotne w środku. Jak je zrobić, to zapraszam was na filmik. Zaczynamy od przygotowania górnej części tego ciasta, czyli od tej czekolady, czyli robimy taki ganasz. I do tego potrzebne nam będzie 200 g gorzkiej czekolady. Do naczynia wlewam 400 ml śmietanki kremówki. Śmietanka ta musimy podgrzać albo na piecu, albo w mikrofalówce do zagotowania. Następnie tą gorącą śmietanką zalewamy czekolada i wszystko starannie mieszamy do połączenia składników. Jak nam się wszystko połączyło, to przykrywam folią i odkładam do lodówki do całkowitego wychłodzenia. Następnie potrzebujemy dwie pomarańcze, które trzeba zblendować tak w całości razem ze skórką. Ja tu sobie je pokryję na takie małe kąski. Ten mój domowy blender to nie trochę taki słaby, żeby mi to tak dobrze szło wszystko zblendować, to ja dodała około 50 ml wody mineralnej, a jak macie może jakiś sok pomarańczowy, to by było optymalnie, żeby po prostu tym blenderowi to lepiej szło. I jak jest gotowy, to odkładamy na bok. Następnie siekamy 100 g gorzkiej czekolady i odkładamy na bok. Następnie do misy miksera wlewamy 6 jajek, 200 g cukru z cukrem waniliowym i na najwyższych obrotach ubijemy na puszystą masę. W tym czasie załączymy piekarnik na góra-dół 180 stopni. Do tak dobrze ubitej masy jajecznej dodajemy nasze zblendowane pomarańcze, dodajemy posiekaną czekoladę. I 6 łyżek bułki tartej. To ciasto jest bez mąki i bez proszku do pieczenia. I wszystko razem starannie wymieszać. Krótko tutaj przemieszą mikserem, a reszta za pomocą szpatułki przemieszą ręcznie. I tak gotowe ciasto przelewam do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Moja forma tutaj ma jakieś 24 cm średnicy. Ciasto wkładamy do piekarnika i pieczymy przez 30 minut. Po upieczeniu zostawiam do wystygnięcia. Cała kuchnia pachnie mi tu super na pomarańcze. Następnie wyciągam to ciasto z formy, żeby ten papier do pieczenia odkleić. I zaś to ciasto na azot wsadzą do formy.
Następnie, jeżeli ganasz ma taką konsystencję tutaj, jak widzicie na filmiku, czyli takiej gęstej śmietany, to wtedy ubijemy go za pomocą miksera, aż zrobi się taki gęsty krem. I tak gotowy krem dajemy na ciasto. Góra można zostawić gładko albo za pomocą takich ząbek można jeszcze zrobić taki wzorek. I ciasto wkładam jeszcze do lodówki, żeby ten ganasz na górze tak się jeszcze ściągnął, trochę stwardnął, żeby był fajnie do pokrojenia. Można te ciasto tak zostawić albo jeszcze zrobić na górze jakąś dekorację. I zdecydowałam się tutaj je podekorować trochę jeszcze bitą śmietaną, kawałkami pomarańczy i listkami mięty. I ciasto już jest gotowe, tak się prezentuje. Tutaj jeszcze teraz pokroję i się z Wami skosztuję. Kochani, nie zapomnijcie o łapce w górę, o zostawieniu jakiegoś komentarza lub przynajmniej serduszka i oczywiście o subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Ciasto się bardzo fajnie kroi. Tak się, kochani, prezentuje od środka. Bardzo fajnie. Wszystko fajnie pachnie na pomarańcza. Jak już go dach jest bardzo wilgotny w środku i czuć mocno pomarańczą. Ciastko jest po prostu przepyszne, pychotka, mniam, mniam. Zapraszam do pieczenia i już życzę Wam smacznego. Kochani, a my widzimy się znów na następnym wideo. Do zobaczenia. Pa, pa!